Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem oczywiście Wojtek, a to jest kolejny odcinek z naszych przygód w Stardew Valley. Witam was w sobotę, dzisiaj, tak, sobota. Moi drodzy, teraz tak, kilka spraw organizacyjnych, bo tutaj dobrze, że mi przypomnieliście w poprzednim odcinku. Mianowicie odnośnie świń. Mówiłem wam, że na wiosnę chciałbym, żeby było ich trochę więcej, żeby dawały nam po prostu większej ilości trufli. I w sumie dobrze, że mi napisaliście, dlatego że sprawdziłem, świnie rosną, dojrzewają, w sensie od małych 10 dni. Nie wiem, czy to się tyczy tych, które kupujemy umarni, ale będziemy musieli świnki kupić najpóźniej 18 dnia. W związku z tym, ja już też mówiłem, że chciałbym zrobić jeszcze stodołę, w związku z tym myślę, że no chyba nie skupimy się teraz na upgrade'zie domu do wyższego poziomu, do którego też zaraz przejdę, bo było kolejne pytanko, właściwie informacja dla mnie. Więc dzisiaj pójdziemy do Carpenter's Shopu i zlecimy Robin budowę tych. Właśnie, może czekajcie, mogę do niej zadzwonić? Tak z samego rana? Czekajcie, check building upgrade. Nie, a w sumie, dobra, zgadza się. Drewno i kamień, dobra, to będzie na pewno, więc myślę, że te surowce sobie jak najbardziej weźmiemy i ogarniemy. O! Kitajet nam rybę przyniósł, sympatycznie. Dobra, rybki tam widzę się ładnie ogarniają, więc jest elegancko. I moi drodzy, dzisiaj też będziemy odbierać sobie konaweczkę. Także będziemy już, mamy już wszystkie możliwe narzędzia na złoty tutaj upgrade, więc jest fajnie, sympatycznie. No i dzisiaj jest sobota, więc w związku z tym przejdziemy się oczywiście po okolicy i zobaczymy, co tam ewentualnie jeszcze jest, plus zaliczymy sobie oczywiście query. Dobra, wszystko ogarnięte. Słuchajcie, te drzewa jeszcze dwa dni będziemy mogli ogarnąć kolejne sprinklery. Zastanawiam się, wiecie co, czy by nie zrobić może iridiowych sprinklerów, bo mamy możliwość w sumie kilku zrobić tutaj do naszej tej, żebyśmy jeszcze więcej rzeczy mogli sobie na spokojnie hodować w właśnie w szklarni. Więc zaraz zobaczymy, jak to się wszystko będzie prezentować. Tylko, o! A, to już oddaliśmy Gunterowi, dobra. Widzę, że dalej jabłek mi nie dały. Także to jest klątwa nietoperzy po prostu. Dobra, NPC-om daliśmy wszystko. W niedzielę oczywiście się zresetuje, więc jeżeli jakoś mi się czas ogarnie i ze wszystkim, to oczywiście pójdziemy sobie do nich i ogarniemy na spokojnie. Dobra, zbierzmy sobie całe piwko, które mamy. Plus kawa, widzę, że nam się ogarnęła, więc chyba całą tą kawę, którą tutaj mam, ogarniemy. Oczywiście, jak już wam mówiłem wcześniej, kawę na pewno też zrobimy sobie, zasiejemy w sensie na polach normalnie, jak już będzie wiosna, bo to nam się po prostu dosyć mocno przyda. Dobra, dalej przerobimy hopsy, więc przeróbmy to wszystko zupełnie na pale ale'a. I teraz tak, dzisiaj jak już mówiłem wcześniej, nie będziemy kupować świnek, tylko pójdziemy sobie właśnie do Robin, żeby ogarnąć upgrade. Chyba, że mogę, a zaraz, a ja nie mogłem tego zamówić przez telefon, tego upgrade'u? Czekajcie, zaraz sprawdzę, bo tak dziwnie miałem wrażenie, jakbym mógł kupić ten upgrade przez telefon. Powiedzcie, że mogę. To już chyba w ogóle nie będzie z farmy wychodzić. Robin. Siema Robin, check buildings upgrade. A dobra, nie możemy, okej, okay, dobra, wszystko jasne, wszystko clear, więc będziemy musieli do niej normalnie sobie pójść, ale to myślę, że na spokojnie. Dobra, truskaweczki, jak już mówiłem, przerabiamy jak tylko mamy tutaj możliwość. To wrzućmy sobie jeszcze tutaj i teraz tak, może jeszcze mały sorting jakiś. Tylko kamienie to ja chcę zebrać. Tutaj oczywiście jeszcze to. Trzeba szatę espresso chyba sobie zaraz wypijemy, żebyśmy tu mogli sobie łatwiej pochodzić. Jak sami widzicie, mam bardzo dużo generalnie kawioru, w sensie ikry, którą trzeba byłoby przerobić, więc potrzebowalibyśmy znacznie więcej preserved jarów. Gdzie one są? A, tu. Tylko, że oczywiście do tego potrzebujemy bardzo dużo węgla. Także będzie trzeba to
ogarnąć. Dobra, wezmę to, bo przecież oczywiście tak to nie działa łatwo, jakbyśmy chcieli. Natomiast co do węgla, to myślę, wiecie co, że zrobimy tak, jak tutaj ogarnialiśmy ostatnio, że wezmę po prostu, wypijemy eliksir i pójdziemy po prostu na węglaki. Tak będzie chyba najlepiej, dodatkowo jeżeli będziemy je ciupać, bić i tak dalej, to mamy też oczywiście jeszcze szansę na to, że skończymy zadanie i wypadnie nam po prostu eliksir, w sensie chyba pierścionek. Uuu, kurczak! To już widzę, że Olcia tutaj będzie, zgodnie z tym, co widzę na Discordzie. Przypominam wam też, że wszyscy wspierający, subskrybenci Twitchowi i tak dalej, możecie odebrać sobie bonus właśnie na tutaj na tym. O, i zaliczyliśmy zadanie dla Gusa. Cyk, dobra. Możecie sobie odebrać bonusik w formie właśnie tutaj nazwania zwierzaczka. Więc jeżeli się już nie ma nowych osób, tak jak idzie kolejność, to będę je nazywać. I teraz tak, Olcie się widzę tutaj nam, że tak powiem, wykluła. W związku z tym myślę, że kupię ze 3 świnki jeszcze, żebyśmy mieli 4. Są 2 osoby, więc jeszcze 2 osoby myślę, że mogą na spokojnie napisać. I teraz zastanawiam się, czy może jeszcze czegoś nie zrobić. Króliki chyba się nie rozmnażają za pomocą rabbit footów, tak mi się wydaje. Ile my mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. 12, czyli słuchajcie, 12 możemy mieć, więc to jest jeszcze jedna tutaj rzecz. Dobra, na razie sobie to zostawmy tak jak jest. Już zaraz tutaj wszystko sobie poogarniamy. Kto do mnie dzwoni? A, oczywiście spam typowe. Dobra, to teraz tak, wrzućmy, tam jest 5 mleka i oczywiście jedną tutaj do luma, to też sobie w sumie zbierzmy. Te zwierzaczki w ogóle moglibyśmy sobie też pokupować, ale no mówię, ogarniemy, czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, mamy 8, więc wiecie co, teoretycznie, czekajcie, skoro mamy 8, jest 12 miejsc, to ja nie muszę budować nowej stodoły. Nie ma sensu. Czyli wychodzi na to, że mamy 8, czyli mogę teoretycznie jeszcze 4 zwierzęta. To słuchajcie, 4 osoby będę potrzebował jeszcze z waszych ników tutaj. Dobra. Teoretycznie chyba wszystko ogarnęliśmy, więc przelecimy sobie szybciutko tutaj otoczenie, bo jest sobota. Tylko wiecie co, może tak, pójdę do marni, właściwie to możemy kupić już te świnki, supplies, nie, świnka, dobra, to zgodnie z tym co tutaj jest, była Olcia, to teraz jest Abson, także Abson będzie świnką i będzie Sebuś świnką, także teoretycznie jeszcze mamy 2 miejsca. Ale niestety muszę dać Sebus, bo polskich znaków oczywiście nie ma. Dobra, więc na razie mam was wszystkich, że tak powiem, zaliczonych, jeżeli chodzi o tutaj te zwierzaki. Więc jeszcze 2, tak? Bo 12 możemy trzymać, więc spoczko. Dobra, jest też godzina 11, więc myślę, że zrobimy tak. Sprawdzimy, czy tutaj cokolwiek... A, jeszcze mam Crystal Fruit dla Harvey'a. Wy mi tam pisaliście, że w którejś skrzynce mam Crystal Fruity, więc... W ogóle będę musiał, wiecie co, chyba zebrać, przeszukać te skrzynki dokładnie i zobaczyć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o te wszystkie... O te wszystkie nasze rzeczy. Bo mam pewne podejrzenia, że zaraz się okaże, że jeszcze mogę zrobić zimowe nasiona. I musimy też pamiętać, że maksymalnie możemy je zasadzić 21 dnia, bo one rosną 7 dni, więc wtedy będzie trzeba ostatni raz zasiać, żeby to po prostu wyrosło, bo potem już nie ma sensu tego marnować. I no, i będzie chyba git. Co do jeszcze jednej rzeczy. Ja też wiecie co, chyba herbaty zasadzę znacznie więcej w nowym roku. Ona co prawda, jak już pamiętacie, rośnie tam pierwszy, 22 dzień plus miesiąca, także troszeczkę będzie sobie tam rosła. Ona będzie chyba git. Zaraz, dla kogo jest ten krystal? A, to jest dla Harvey'a.
Gdzie jest Harvey? Vincent, Penny, Jazz, Louis. A, Harvey jest w bibliotece. To wiecie co, tu zrobimy to trochę inaczej. Jeżeli on jest w bibliotece, żeby zaoszczędzić czasu. Dobra, dawaj mi Clint koneweczkę. Więc moi drodzy, jak już mówiłem, wszystkie rzeczy mamy na maksa zrobione. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, i teraz tak. To na razie sobie wszystko tutaj... Może jakoś tak posortuję tutaj żarcie plus herbata. Chociaż ta herbata to głównie dla NPC-ów. Dobra, pójdźmy jeszcze sobie szybko do Robin. Jeszcze kawki widzę trochę mamy, bo Krystal Fruta to ja widzę, że chyba nie uświadczę tutaj w otoczeniu. Zresztą w ogóle dzisiaj jakoś... Jaki mamy lak? Nie bardzo, ale jakoś tak średnio... Mi się tutaj to wszystko ogarnia. Dobra. A nie, po co ja tu przyszedłem? Przecież... Nie, to ja schrzaniłem. Niepotrzebnie tu przychodziłem w ogóle. A, dobra, nieważne. Dobra, ale wiecie co, nie będziemy chyba... Może kupmy recepturę, która jest tutaj dostępna. Plasma TV. No i tak nie mam gdzie tego telewizora na razie wsadzić, ale mamy tego workbencha i nad tym workbenchem też się bardzo zastanawiam. Mamy wood chippera generalnie, to też jest fajna opcja, bo jesteśmy w stanie przerobić na przykład hardwooda na zwykłe drewno chyba. I tak dalej, więc... jest spoko, dobra, czyli teoretycznie niepotrzebnie... Tirim! A Linus w kółko chodzi głodny i po krzaczkach ogarnia. I'm just pleased that Linus is doing well. I'd like to invite Linus to live on the farm with me. A może dajmy to, że chcemy zaprosić Linusa? Adoptujmy go. Ej, w sumie nie byłoby to głupie. Cozy house for you, Linus. Ej, powiedz, że byś chciał. Ale Linus chyba nie chce. Od tej scenki nie pamiętam. I choose to live this way. No tak, w sumie. Skoro chcę tak żyć. Ale miło by w sumie było, gdyby... Gdyby tak się dało. Jeżeli dobrze pamiętam, chyba w Stories of Seasons, Friends of Olive... Nie, Friends of Mineral Town. Jeżeli dobrze pamiętam, tam też był taki koleś, który... Tak mi się wydaje przynajmniej, że był gdzieś tam po części bezdomnym i właśnie załatwialiśmy, pamiętam, pracę i jakieś tam inne rzeczy. No tutaj to troszeczkę inaczej widzę, wygląda. Dobra. Okej, to teraz tak. Pójdziemy sobie górą. Przy okazji zobaczymy, czy może będzie jakiś krystal frut czy coś, ale raczej... Ohoho! Jednak. I widzę, że jeszcze robaczków kilka sztuk. W ogóle mam bardzo dużo mixitsów i wiecie co, tak się zastanawiam, czy może by ich nie zasadzić wiosną. Bo w sumie no... Tak trochę useless one nam są, tak na dobrą sprawę. A chyba ich mam chyba coś koło setki. Tak mi się wydaje. Dobra, ogarniamy resztę hopsów. Dobra, tu się nam nic więcej... Czy jeszcze 10 nam zostało? No, to jest całkiem spoczko wynik. Dobra, zostawmy to tutaj, to zostawmy tutaj. I wiecie co, właściwie to może byśmy poszli po ten węgiel. Więc ja chyba zaraz zrobię tą recepturę magiczną, czarodziejską. Tylko teraz tak, sorting. I teraz tak. To sprzedajmy. Herbatę na razie zostawię tutaj, bo i tak dopiero jutro nam się resetują rzeczy dla mieszkańców. I sprawdzę jeszcze, jak to tutaj wygląda, jeżeli chodzi o te rzeczy.
Crystal Fruit, Crocus, Jam, Snow Jam i tak dalej. Czy nie mogę jeszcze zrobić te zimowe nasiona? No, i to 9 sztuk, 7 sztuk możemy zrobić. 70 jeszcze dodatkowo. Kurczę, to będę musiał to zasadzić jeszcze dzisiaj, podlać od razu. Dobra, Harvey jest jeszcze dalej w tym, więc... czekajcie, jedną sztukę potrzebuję. Dobra, to ja to na razie tutaj zrzucę wszystko tak jak jest. Jeszcze tak, okularki musimy tutaj wrzucić do skrzynki. Także dzisiaj to chyba tak średnio też pójdziemy do kopalni. Dobra, ale idźmy zanieść Harvey'owi ten i będziemy wracać tutaj na farmę, bo jeszcze mamy speeda w sumie, więc to się nam jeszcze przyda. Dobra, kolejna porcja jeszcze truskaweczek. Dobra, lecimy do Harvey'a, dajemy mu prezent, więc w sumie tutaj z tego co widzę będziemy mieli taką dobrą sprawę wszystkie zadania skończone. Oprócz oczywiście tam 70 poziomu Skull Cavern. O, w ogóle zadanie jest na tablicy, okej. O Jezu, znowu musimy Squid Kiddy. Czarodziej, co ty kombinujesz? Jakąś farmę chcesz ich zrobić? O co ci chodzi, chłopie? Harvey jest? Tak, Harvey. Na pewno Harvey? Tak. Wiecie, wolałem się upewnić. Ale dobra, dajemy mu to, wracamy na farmę, zasadzimy oczywiście wszystkie te zimowe, zasadzimy, podlejemy od razu, a potem będziemy kombinować co dalej. Dobra, delivery, proszę cię bardzo, więc my teraz wracamy na farmę. I musimy jeszcze te 70 nasion ogarnąć. A, jeszcze do Query musimy pójść, to wiecie co, może teraz pójdźmy do Query, zobaczmy co tutaj się narobiło. Plus jest taki, że za to akurat expa dostajemy, ale po jednym, więc tak średnio. Ale wyczyścimy to wszystko. No jeżeli chodzi, słuchajcie, o ten mining, to naprawdę już mi niedużo zostało, około 500? Tak, mniej więcej około 500 expa. Więc no tutaj myślę, że no trzeba będzie to wbić jak najszybciej. Wiecie, to ja nie wiem, czy do tego query to jest sens chodzić raz w tygodniu, bo tutaj widzę, że to trochę... Chociaż wiadomo, zawsze codziennie chyba jest szansa na to, że coś się zrespi. Więc lepiej chyba może jednak faktycznie przychodzić. Dobra, bus stop. Dobra, i mamy 70 nasion jeszcze, więc od razu przygotuję sobie miejsce na sprinklery i na tego Scarecrowa, bo na pewno się nam przyda. Widzę, że nam rubinek wypadł, nice. Dobra, to sobie wrzućmy tutaj. Tu sobie zróbmy sorting, weźmy kolejne. Dobra, truskawki widzę, że mi się generalnie kończą powoli. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, to teraz tak, zabieramy, myślę, że tego Rare Crow'a i oczywiście sprinklerki. No dobra, tylko teraz tak, tutaj, aha, tutaj jeszcze mamy, widzę, że miejsce, więc właściwie to możemy zrobić tak i chyba tak i to powinno nam, tak, to nam tutaj wystarczy. No dobra, to lecimy z ogarnianiem. No tutaj oczywiście ten jeden mój błąd się niestety zrobił i niestety z nami będzie do końca już chyba raczej zimy. Ze złym ułożeniem sprinklerów. Dobra, wsadzimy. Myślę, że chyba nawet nam wystarczy. Chyba nie będziemy musieli zbytnio dokładać. Oj nie, to jeszcze więcej. No dobra. Będziemy musieli jeszcze jedno takie pole zrobić, ale wydaje mi się, że chyba nawet jeszcze później będziemy musieli ogarnąć, bo to jest naprawdę, naprawdę sporo tego będzie, więc myślę, że uda nam się w miarę zarobić nawet. Także słuchajcie, zima, jeżeli chodzi o zimę, to jest, mówię, to jest w sumie jedyna rzecz, którą tak na dobrą sprawę powinniście sobie robić, ogarniać, bo no na nic więcej nam tutaj się to po prostu też nie przyda jakby, tak? Czekajcie, może nawet niżej to damy, albo wyżej. Dobra, tak.
Tutaj muszę sobie zrobić w ogóle przejście, więc zróbmy może to w ten sposób. Ogarnę tu dookoła, bo jak będziemy chodzić po sadzonkach, to niestety, ale będzie nam trochę gorzej. Dobra, 22 mamy aż. A my mamy... Dobra, nieważne. Zapomniałem zupełnie, że mamy znacznie lepiej tutaj możemy cisnąć. Dobra, ale wiecie co? Może ja bym zaczął od tej strony. Tak, żebyśmy, wiecie, mogli w razie czego sobie przejść. Dobra, czyli to będzie finito. Dobra, to jeszcze standardowo podlejmy. No i tak, wydaje mi się, wiecie co, że chyba nie będzie sensu, żebyśmy poszli z eliksirem dzisiaj do kopalni, dlatego że no raczej chyba to by trzeba było ogarnąć od samego początku. Ale pójdziemy jeszcze na te poziomy z węglakami. Ja nawet nie wiem, ile mi ich zostało do utuczenia. Dobra, i tu... A zaraz, co ja zrobiłem z całym drewnem moim? Czy ja tego drewna gdzie indziej nie wsadziłem? Przez przypadek? Przemiałem dużo więcej drewna. Ej, gro. Nie wiem, co zrobiłem z drewnem. I mam teraz małego mindfucka, bo miałem tego drewna bardzo dużo. Czy ja tego drewna gdzieś indziej nie wsadziłem? Przecież ja nic nie wytwarzałem za bardzo dzisiaj chyba. A nie mam drewna. Tam było 700 drewna chyba. Ej, nie, czekajcie, musimy to poszukać po skrzynkach, bo... Bo coś tu się nie zgadza. Nie robiłem nic nowego, oprócz nasion. A ja miałem 7... Czekajcie, może ja to u zwierząt zostawiłem. Nie, tu nie ma. Oj, nie podoba mi się to. Powiedzcie, że tu będzie. O, chwała. Halleluja, dobra. Jezus, już myślałem, że... coś z tym zrobiłem. Dobra, okej. Już wiem te komentarze. Zostawiłeś przecież tam, a było ci potrzebne. I w sumie zostawiłem, jakbym poszedł do Robin, to i tak bym tego nie zbudował. Dobra, nieważne. Okej. Dobra, jest 9:30. No, powiem wam szczerze, że tak średnio zdążymy cokolwiek tutaj zrobić, ale jeszcze skoczymy do tej kopalni. Ale całe szczęście, że to wróciło do mnie, bo byłaby lipa. Dobra, ale mamy 142 hardwooda. 50 tysięcy kosztuje upgrade domu. Ja nie wiem, czy chcę to upgrade'ować teraz. Może wiecie co, po tych jakichś pierwszych, lepszych zbiorach w wiośnie byśmy sobie ogarnęli, bo na pewno zarobimy dużo na początek, więc myślę, że to będzie lepsze rozwiązanie. Dobra, ten ser jeszcze też sprzedajmy. No dobra, to co, idziemy do kopalni w takim razie na poziomy z węglem. No chciałbym więcej znacznie preserved jarów porobić, żebyśmy mogli mieć troszeczkę więcej jednak tego. Czego? Kawioru. Ikry też, żebyśmy przerabiali. Dobra, jedziemy na majsy i poziomy 50+. Nie wiem też, ile mi brakuje jeszcze z zabiciem węglaków, żeby wbić to osiągnięcie. Właściwie to moglibyśmy, chociaż nie, oni mają chyba już zamknięte. Dobra, ale będziemy tylko węglak, chociaż w sumie powinienem wszystko tłuc, bo to i tak mi przecież da też do walki, więc może ubijajmy wszystkie te moby, ale na pewno, słuchajcie, zrobimy tak, że którymś tutaj ogarniemy i po prostu przyjdziemy z eliksirem, bo... No koniecznie musimy go mieć, bo on faktycznie bardzo dużo dawał, jeżeli o to chodzi. Więc tak będzie chyba najlepiej. Slime'ów nienawidzę po prostu całym sercem, bo one tyle życia mają i tylko kurczę denerwują ludzi.
Aha, tu nic więcej widzenia ma. A czekajcie, a jeszcze tak, chciałem sobie sprawdzić, czy my stąd możemy coś ciekawego w ogóle wykopać? No nie bardzo, z reguły sam klej leci. Oczywiście tu możemy te duże kamienie też ogarniać. Dobra, mamy zejście w dół, jest 12. Dobra, tutaj trochę expa za to wpadnie. Plus jeszcze mamy mopki, sympatycznie. No 500 coś expa, 400 coś expa potrzebujemy. O, jest slimik z antenką. Generalnie one, tak na dobrą sprawę, jeżeli jakiś potworek jest mocniejszy, coś w ten deseń, to daje z reguły jakiś przedmiot. Jak widzieliście, dostaliśmy Lidora, więc w sumie jeżeli takiego NPC-a widzicie, to polecam dziabać. Właściwie to powinniśmy jeszcze dla Wizarda zrobić ten... Te Squid Kidy znowu pobić, ale już jest pierwsza, więc raczej nie zdążymy. Oj, ten fish, ten fighting to tak strasznie słabo wpada, ale w sumie jak będziemy mieli ten eliksir, to będzie więcej mobków, więc... Bo X widzę, no tak, za węglaki wpada niezbyt dużo. Dobra, okej. Okay. Dobra, ale wiecie co, wracamy na farmę, także tutaj chyba zbyt dużo węgla to... 5 sztuk. Dobra, bus stop. No jak to się mówi, lepszy ryc niż nic, prawda? Także ważne, że trochę wpadło. Dobra, moi drodzy, tak podsumowując dzisiaj. Kupię jeszcze dwie świnie, więc pamiętajcie, żeby tam sobie ogarnąć na Discordziku w sekcji odbiór bonusów dla wspierających, etc. Wasze niki. Mogą się już powtarzać osoby, bo mówię, już tutaj za bardzo nikogo chyba nie ma. Chyba, że jest ktoś nowy, to byłbym wdzięczny, gdybyście przed nikiem dali informację, że jeszcze nie mieliście. To ja spróbuję to jakoś ogarnąć. Dobra, idziemy do domu, bo chyba nie zdążę wejść do łóżka. Zdążyłem, dobra. Więc cóż, ja wam, moi drodzy, za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Słyszymy się w kolejnym odcinku jutro, a za dwa dni kończymy Community Center, czyli zaczniemy ładnie poniedziałek. W sensie we wtorek będzie skończony dopiero, ale będzie, więc to będzie plus. Także dobra, ja wam za dzisiaj dziękuję. Słyszymy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć, papa. No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, papa. Pa.